trzeba zahaczyć o tą rzecz. Wiadomo, no, weekend, święto MMA w kraju bezwzględnie, czyli Gala KSW Koloseum 2. I tak kibicowsko, panowie, no jaracie się tym weekendem, czy nie? No zdecydowanie tak. Jest tam kilka naprawdę perełek. Mnie osobiście najbardziej interesuje pod kątem sportowym starcie oczywiście Mariana Żółkowskiego z Saladinem Parrasem. To się zapowiada intrygująco, ale to medialne starcie Artura Szpilki z Mariuszem Pudzianowskim też będzie ciekawie. Tam na pewno nudy nie będzie. To zapytam o walkę wieczoru. Mamet Khalidow kontra Scott Ashkam. Jak widzisz ten pojedynek, TJ? Tam jest bardzo dużo znaków zapytania. Ashkam wraca po kontuzji. Dlatego jest tak intrygujący ten pojedynek. Tak, to prawda. Jest naprawdę intrygujący. Ashkam wraca po kontuzji. Długo nie walczył. Mamet no, z kolei też coraz goni go ten wiek. Ja pamiętam, że Paweł Deracz mi kiedyś powiedział, że w wypadku Mameda PESEL nie walczy, ale to było chyba 10 lat temu. Także no, Mamet oszukuje kalendarz za każdym razem, ale jednak trzeba mieć to też na uwadze. Też długo nie walczył. No, trzyrundowa walka ale niby powinna faworyzować jednak, jednak Mameda, a przynajmniej nie jest to jakaś kara, jakby było w przypadku walki pięciorundowej. Ale Ashkam jest młodszy, Ashkam już pokazał, że potrafi przyszpilić, przykleić się Czeszena do maty i nie wiem, czy Mamet jest w stanie drugi raz wykrzesać taki magiczny moment. Kto wie, no jeżeli ktoś jest w stanie to zrobić, to Mamet Khalidow, to prawda. No zwłaszcza, że ta bitewna rdza może tutaj bardzo służyć Mamedowi, no bo wydaje się, że Scott Ashkam będzie potrzebował kilku minut, żeby przyzwyczaić się, złapać dystans, a właśnie w tych pierwszych minutach najgroźniejszy jest Mamet Khalidow, więc wydaje mi się, że jeżeli w pierwszych minutach Mamet Khalidow, znaczy, że w pierwszych minutach właśnie Mamet Khalidow będzie najgroźniejszy i może ustrzelić, ale jeżeli ta walka wyjdzie poza pierwszą rundę i Scott Ashkam wyjdzie do tej drugiej rundy w stanie nadal nadającym się do bitewnego użytku, no to może szale zwycięstwa przechylić na swoją stronę. A was dziwi to, jaką drogę wybrał ponad 40-letni zawodnik w osobie Mameda, bo abstrahuję od tego, ja też patrzę na niego, też widzę, jak on poradził sobie z tymi problemami życiowymi, jaką ma teraz tak zwane oko tygrysa, wiesz, że to wróciło, ta iskra, ta chęć. I czy was jakkolwiek zdziwiło, zaszokowało, że zamiast na taką galę jak Koloseum wybrać jakieś nazwisko znane na świecie MMA, ale jednak już mocno past prime, obić go spektakularnie i celebrować, no to wybiera jednak drogę mocno, mocno sportową, która ma go zbliżyć dalej do walki o mistrzostwo. Mnie się wydaje, że tutaj potencjał pod kątem rywali nie był jednak taki duży, bo w grze był Lyoto Machida, o ile się nie mylę, Hector Lombard, ale myślę, że wszystkim nam nieszczególnie przypadłby tutaj do gustu Hector Lombard, który ostatnimi laty nie radzi sobie dobrze. Lyoto Machida też ma swoje lata, ale nie udało się dogadać właśnie KSW z Lyoto Machidą, więc wydaje mi się, że ten Scott Ashkam to jest taki wybór troszeczkę z musu, ale oczywiście szacunek dla Mameda, no bo bierze sportowego rywala, który nadal jest w swoim szczycie, znaczy może być w swoim szczycie, jest o wiele młodszy, chyba o dekadę prawie młodszy, więc za to szacunek. Panowie, to co jeszcze na koniec tej części MMA, to w takim razie dawajcie te trzy ostatnie walki, swoje typy. Marian kontra Saladin Parnas. TJ. Marian. Marian Żółkowski, owszem. No, ale tak patriotycznie, serduchem, czy rozumiem? Nie, myślę, że warunki fizyczne tutaj odegrają dużą różnicę. Paweł? Też wydaje mi się, że może być problem dla Parnasa z tą kategorią lekką. Wszyscy za Marianem, to jest piękne. Ja też naprawdę widzę oczywiście zwycięstwo decyzją Mariana Żółkowskiego. No dobra, no to panie i panowie, dymy, fanfary, lasery. Szpila czy Pudzian? Pudzian. No, Pudzian dość wyraźnie. Pudzian. Ja się nie wypowiadam na temat pojedynku z wiadomych względów. No i oczywiście walka wieczoru, Mamet kontra Scott Ashkam. Twój typ, TJ? Ashkam. Okay. Seria uczy, że błyskawica nie trafia dwa razy w to samo miejsce, ale może trafi. Był w Norwegii chyba taki gość, co 7 razy piorun przyjął, także uważam. Widziałem taki dokumencik. Ale ja. Był jest wymowne, także. Nie, to przeżył 7 razy, może 8 nie przeżył. Ja stawiam na Mameda Khalidowa, wydaje mi się, że będzie w tych pierwszych minutach nieprzewidywalny i ustrzeli. Również wydaje mi się, że chciałbym, żeby Mamet skończył to przed czasem. The legend. Ja też oczywiście jak najbardziej Mamet, tylko pierwsza runda.